Zobaczcie, jaki cudowny prezent właśnie od mojej kochanej widzki Angeliki dostałam. Książeczka dla Maksia. Karta miłego dnia. To jest taki kapelusz, zaraz Wam pokażę. Bransoletka, magnes na lodówkę. Kremiki i ile maseczek. Jejka, no w szoku jestem po prostu. Taka miła niespodzianka. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, Angeliko. I zaraz Wam to pokażę. Uwaga! No to jest najlepsze. Rewelacja. Bomba. Ale się cieszę. Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Kolejny dzień z nami. Kolejnego vloga rozpoczynam z auta. Aż mi śmiesznie. Maksiu z tyłu. Wojtek prowadzi. Wiem, nie lubi, jak go nagrywam. Wyglądam, jakbym goła była. Założyłam, ale mam bluzkę. Nawet Wam dzisiaj na Insta relację wstawiałam właśnie. Pytałam się Was, jak wyglądam w tej opasce. Bo tak bardzo wygodnie mi w niej, ale tak mało osób na ulicach widać w tych opaskach. Wiem, że one są bardzo modne, bardzo wygodne, bardzo fajne, ale tak mało osób jeszcze je nosi i nie lubię być zawsze jedną z tych pierwszych, bo tak dziwnie się czuję. Nie wiem, chyba że w Polsce może więcej osób te opaski nosi, ale tutaj mało widać, naprawdę. No więc taki dzisiaj look i wybieramy się właśnie do polskiego sklepu w Birtley. Mają podobno dzisiaj jakieś testowanie wędlin. Jak to tam oni mieli w reklamie? Że robione czy wędzone na stare, na dawne sposoby. I można dzisiaj testować właśnie te wędlinki, także jestem bardzo ciekawa, tylko jest trochę późno. W ogóle właśnie zaczynam nagrywać o godzinie 15:13. Ale jakoś tak, nie wiem, nic z rana, nic takiego się nie działo, w ogóle nie miałam w planie dzisiaj nagrywać vloga i tak jakoś samo wyszło. Wsiedliśmy do auta i Wojtek coś tam zaczął mówić i pomyśleliśmy, że może vloga dzisiaj nagramy. Wiem, że lubicie dni z nami, lubicie, jak się obydwoje pokazujemy w filmach, więc zapraszam na dzień z nami. No i jedziemy i dojechać nie możemy. Takie korki są. Kiepsko, dużo za późno się wybraliśmy, ale to moja wina. Ja się tyle grzebałam. Straszne korki, ale tak pomyślałam sobie, że Was już zaproszę na kolejny film. Jeszcze go nie nagrałam i nie wiem, kiedy się ukaże, ale postaram się go jak najszybciej nagrać i jak najszybciej Wam udostępnić, bo wakacje trwają. No w Anglii niby się nie zaczęły jeszcze wakacje, ale w Polsce już trwają, co niektórzy z Was mają aż do końca września wakacje, jak w październiku studia dopiero zaczynacie. I kurczę, fajna stronka jest w internecie, aplikacja też jest do niej i mój syn z niej korzysta, który podróżuje po Ameryce. Powtarzam się zawsze, ale dużo nowych osób dochodzi i nie wszyscy wiedzą o tym, więc mój syn podróżuje po Ameryce i świetne sposoby są, albo sposób dzięki tej właśnie aplikacji, żeby za darmo nocować. I po prostu on nocuje w takich miejscach, gdzie jak ja sprawdzałam, na przykład był w Nowym Orleanie, jak to on mnie poprawiał, nie mówi się New Orleans albo Nowy Orlean, tylko New Orleans się mówi. Amerykańskim akcentem, zaznaczając pewnie. No w każdym razie praktycznie od półtora miesiąca on podróżuje bez wydawania ani jednego dolara na noclegi. To jest coś niesamowitego. I właśnie chcę taki filmik nagrać i Wam to wytłumaczyć i opisać, jak u niego to właśnie wszystko wygląda. Z tym, że musicie mieć powyżej 18 lat. Że może nie jedna osoba z Was skorzystałaby z tego, bo naprawdę można kupę pieniędzy zaoszczędzić. Także jak mi się uda, to nagram ten filmik jeszcze dzisiaj, a jak nie, to postaram się w najbliższych dniach i Wam go udostępnię. Także wyczekujcie. Teraz tak sobie myślę o tym, co przed chwileczką dla Was nagrałam i że w końcu zaczęłam mówić New Orleans i nie powiedziałam Wam w końcu, ile ten nocleg tam kosztuje. No więc syn mój zatrzymał się tam na tydzień chyba. Zupełnie za darmo. A jak sprawdzałam, to hotel trzygwiazdkowy, czyli jakiś tam zwykły, 150
kurczę, teraz mi w funtach chyba pokazywało, czyli z dolarów to będzie gdzieś 170 dolarów za noc, także ceny kosmiczne, to pomyślcie sobie, ile za 7 dni on by zapłacił i nic, grosza nie wydał. No można jeszcze hostele znaleźć, ale hostele podejrzewam w takich miejscach też koło 50 funtów za noc kosztują. No w każdym razie chciałam jeszcze dograć właśnie, ile nocleg tam kosztuje. Pół godziny później dojeżdżamy do Bitley. I zaraz już będzie widać ten sklep. A zresztą nie, rozłączę się i pokażę go Wam już z zewnątrz, jak będziemy podchodzić do niego. Tak wkurza ta pogoda w Anglii. Właśnie sprawdziłam na termometrze w samochodzie, 23 stopnie są, a ja się zastanawiałam, czy kurtki nie wziąć, bo taka odkryta jestem. Słoneczko próbuje się przebijać przez chmurki. Okularów nie wzięłam. I dotarliśmy do polskiego sklepu Delikatesy Kontynentalne. Mak się zatkało. Chodź, daj rączkę. No idziemy. Gdzieś? A jaki fajny. Jaki fajny, co to, jak to nazwać? Stoliczek? Z warzywkami. No to wchodzimy. Maksiu. Maksiu, nie ruszaj. Oj. Buteleczki. Nie ruszaj, Maksiu, to są szklane. Maksio. Nie. Tego nie. A, czekaj, bo... Maksiu oddany tacie, teraz wezmę koszyk i jakieś zakupy zrobię, ale już Wam chyba nie będę pokazywała, co pakuję do koszyka, tylko może w domu Wam haul pokażę. Ostatnio jak byliśmy tutaj, to dużo mniej towaru było. Teraz jest dużo więcej. Tak bardzo mi się podoba w tym sklepie. Bardzo fajnie wszystko porozkładane. Nie jest tak ciasno, czysto jest. Bardzo fajnie. A zobaczcie, jaki fajny grzybek. Z grzybkami w środku. 3,80 za taki słoiczek. Rydze. Fajne. Zakupy zrobione i tak się cieszę, bo kupiłam Maksiowi takie zwykłe flipsy. Tutaj w sklepach nie mają takich flipsów. Takie najzwyklejsze, kukurydziane i to takie te długie rurki. Będzie wcinał, nie? I wiecie co, zapomnieliśmy picia dla niego. Ani wody nie mamy, ani niczego. No i kupiłam mu takiego kubusia z takim, jak dzióbki są, taki otwierany taki koreczek. Pierwszy raz posmakuję, patrzyłam w składzie, to tam w sumie nie ma nic takiego niedobrego. Także mam nadzieję, że nic mu nie wyskoczy po tym. A gdzie my stawiamy? Jedziemy sobie dalej do sklepów. Co chwilę jakieś powiadomienia mi przychodzą. Jedziemy dalej do sklepów, ale myślałam, że ta degustacja inaczej będzie. Wow, trzęsie wyglądać. Nie było degustacji. No tak się reklamowali, że będzie degustacja właśnie tych wyrobów. No i wyglądała degustacja tak, że no były w tej lodówce powykładane wędliny i pan jak kroił, to się pytał, czy chcemy spróbować. Ale to tak... No tak...
głupio poprosić o 5 rodzajów wędlin do spróbowania. Ja tam spróbowałam jeden plasterek, a ty coś spróbowałeś? Nie. Nic nie spróbował Wojtek. No, także myślałam, że będzie to wyłożone na jakiejś ladzie, na deseczce pokrojone, żeby, wiecie, wykałaczkami mogli ludzie próbować sobie. Ale i tak fajne, fajne wędlinki mieli, towaru dużo. Dużo nie potrzebowaliśmy zakupów, ale tak bardziej z ciekawości jechaliśmy. Kartę lojalnościową dostaliśmy, nie? 10 razy wydamy 15 funtów i za 11 razem 10 funtów odejmą nam wtedy od zakupów. Także fajnie. Jak się cieszy. Pchasz czy nie? No dawaj. Jesteśmy w The Company Shop. No i ładny wózeczek nam się nazbierał. Będę Wam wszystko w domu pokazywać, ale nie, nie wytrzymam. Muszę Wam pokazać, jakie tu miksy są. Banan z czekoladą. Ile tu jest w środku go? 480 gram za 10 pensów. I jeszcze takie miksy owoców różnych. To jest do sangrii, ale my oczywiście do sangrii nie będziemy, ale to jest miks mrożonego winogrona, truskawek, brzoskwinia, jabłka, mandarynka, ananas i melon. I to też jest 400 gram za 10 pensów. Właśnie weszliśmy do domku. Mam wszystkie zakupy tutaj na ziemi. Maksiu już buszuje. Pokażę Wam najpierw, co w polskim sklepie kupiliśmy, a potem co w The Company Shop. No to zaczynamy. Flipsy już rozpoczęte, kubuś wypity, ale smakował Maksiowi ten kubuś. Oj, bo wysypie. Smakował jak nie wiem. Także może mu od czasu do czasu kupię takiego. Zupki chińskie. Wiem, niezdrowe, ale nieraz się chce. Śmietana 12, twaróg wiejski, barszcz czerwony, kaszka truskawka z jagodą. Twaróg mówiłam. Wiejski tłusty. Sos grzybowy 2 sztuki. Budyń krówkowy. Owocowy kubek, rabarbar i malina. No i tu są te wędlinki. O Boże, na dywanie hol. Tu jest chyba baleron. No tak chyba 15 plasterków tu było. 2 funty 38 pensów. O, tatuś już. Degustacja. Chcesz spróbować? Mogę ci dać kawałek, ale tego chudego. Masz. No masz kawałeczek. No masz. Ale się cieszy. Cały Maksiu w tym kubusiu jest brudny. Nie ma to tak jak z paczki. Ty, a ty kończy co? A co, jaką wędlinę jeszcze kupiliśmy? O, ja tak nie otworzę. Czekaj, zobacz. Nie, nie otworzę. Patrz, tutaj, 67 pensów. Co to było? No to taka ta, surowa, taka ta sucha. Aha, ale świetnie wygląda. A pachnie? Faktycznie dobre te wędliny mieli. A tu chciałam boczek, bo był taki tłusty, a ja tak lubię taki tłusty boczek. A w tym zwiniątku co było? A kiełbasa! A ja miałam ją zjeść od razu. Czarno. O, czarno! Wygląda. No on też teraz by chciał. Nie możesz kiełbasy, to wiesz? Tak nie za bardzo jeszcze, nie? O Jezu, no chociaż polizać no, daj mu, bo... Czekaj, no dam ci, dam. Kawałeczek do buźki. No czekaj jeszcze. Też jemu się chce jak tata jadnie. Ojejka. Jeszcze nigdy nie jadłeś kiełbasy. Pierwszy raz. O jak! Teraz będzie chciał zawsze. Jeszcze. Dobra, nie, przechodzimy do drugich zakupów. Jeszcze. Bo tutaj... Masz już. I zawinię. Tutaj tyle siatek się nam nazbierało. Czekaj, to zaraz... Rozpakuję i już do Was wracam. No dobra, już rozpakowałam resztę zakupów. Tutaj mam w siatkach te owoce mrożone. To Wam już nie będę wyciągać. 12 paczek kupiliśmy. To Wam już czytałam, co tam jest w środku. I one były po 10 pensów. Jedne i drugie. Tu jeszcze chleb polski. Do tamtych zakupów powinien być. A w ogóle to mi tak śmiesznie, bo tamte zakupy z polskiego sklepu Wam pokazywałam. I dla mnie to jest niesamowite, że my tutaj możemy polskie rzeczy kupować, a dla Was to takie normalne pewnie się wydaje. Zupełnie odwrotnie. A Was może interesują te zakupy, które Wam pokażę. Bo w Polsce w sklepach inne są rzeczy. No w każdym razie chleb jeszcze z polskiego sklepu. I teraz zakupy z The Company Shop. To właśnie te mrożonki. Tutaj sześciopak chipsów. To są w ogóle... Lejsy. I tu w Anglii one Walkersy się nazywają. Szarpana wieprzowina.
3 paczek chipsów w środku, 75 pensów. Tu nakupowałam sobie tego smoothie. To jest wiśnia z czekoladą. Tylko wiecie co, one są tak zdrowe. Tutaj nic nie ma, tu są, no, czekolada. Tam jest po prostu kakao ileś tam procent, ale w sumie to są same owoce zmiksowane. To jest lekko pasteryzowane tylko. Tam nie ma żadnych sztucznych barwników, żadnych sztucznych składników. Same owoce i pasteryzacja i tyle. I one w sklepie są po jakieś 2,75, 3 funty, a my kupiliśmy po 40 pensów. Tutaj sobie Wojtek jakieś ciasteczka po 50 pensów z czekoladą wybrał. Tu są płatki z mlekiem dla Maxia. Dodaje się kilka łyżek do wody. Tutaj jogurt po 10 pensów. Sałata lodowa. Tu takie gotowe mleka do picia dla Maxia. Po 40 pensów były. Chciałam mu spróbować. Kurczaczki do sałatek już takie gotowe. Chicken tikka w indyjskim stylu. Herbata Earl Grey. Tetleya. Oj, ona była tania, 35 pensów. Mozzarella, woreczki, woda gazowana, krakersy krewetkowe. One były po 20 pensów. Sos pietruszkowy 20 pensów. Wzięliśmy 4 paczki żeberek, bo były bardzo tanie, za pół ceny i wychodziło 1,5 funta za kilogram. Bardzo tanie to jest. Jogurt z... Boże, z mleka owczego? Dobrze mówię? Tutaj jest takie wsad do kanapek, oni to nazywają, kurczak i bekon. Normalnie chleb smarujemy masą i można wędlinka na to, albo już bez wędlinki, tylko to wsadzić do środka. I one były po ile, Wojtek? Po 10 czy po 5 pensów? Po 5. Po 5 pensów. Tu nakupowaliśmy sobie szyneczek, bo to są naprawdę ekstra szynki i były tylko po 30 pensów i my sobie je zamrozimy i będziemy sobie po prostu codziennie świeżą paczkę wyciągać. Pastrami, nie uwierzycie, po 10 pensów było tylko, też sobie zamrozimy. Tu dwa razy creme fraiche, też był chyba po 5 pensów, tak? A tutaj coś nowego, popcorn czekoladowy i to jest strasznie ciężka torba. Ile tu jest? 280 gram, ale powiem, że jak na popcorn, to waży trochę ta torebka. I on był za funta 10. Dosyć drogi jak na te ceny, ale nie ma nigdzie czekoladowego popcornu, chcieliśmy spróbować. Kisz ze śródziemnomorskimi warzywami po 50 pensów i paczkę pampersów dla Maxia, ale to są majteczki i była na nich cena 4,80, ale nie wiem dlaczego, jeszcze upust dostaliśmy przy kasie i 3,60 chyba wyszło za tą paczkę, za 33 sztuki majteczek. Także to były już nasze wszystkie zakupy i teraz odwracam kamerę i przechodzimy do najprzyjemniejszej części tego vloga dla Was, czyli do rozdawania prezentów. Właśnie skończyłam nagrywać poprzedni wątek. Jak ja to powiedziałam? Odwracam kamerę i przechodzimy do rozdawania prezentów. A Wojtek, kłamiesz, przechodzimy do pakowania do lodówki. Kochanie, Ty pakujesz do lodówki, a ja nagrywam dalszą część vloga. Nic nie kłamałam. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że przyszły do mnie dzisiaj notatniki, te z rozdania na 500, co 5 osób wygrało ze zdjęciem na okładce. I dzisiaj właśnie do mnie przyszły i wyglądają rewelacyjnie. Także, no dzisiaj jest już za późno, ale jutro zapakuję je i wyślę. I chciałam Wam powiedzieć, że ogromnym zainteresowaniem cieszyło się właśnie rozdanie tych notatników. I tak sobie pomyślałam, że skoro tak Wam się ten pomysł spodobał, to raz na jakiś czas zrobię Wam takie prezenty w rozdaniu. Z tym, że nie będzie to już 5 osób, będzie może jedna, może dwie osoby, ale na pewno raz na jakiś czas pokaże się takie rozdanie u mnie na kanale, bo tak sobie teraz myślę, że to naprawdę fajny pomysł. Taki bardzo osobisty prezent ode mnie będziecie otrzymywać. Także tak, na pewno będzie w rozdaniach takie coś. I już jestem. Wojtek tam pakuje do lodówki, do zamrażarnika. No więc mam dla Was dzisiaj niespodziankę. A mianowicie mam dla Was 4 prezenty. 4 osoby dostaną ode mnie upominki. I tak. Pierwszy komentarz otrzyma ode mnie takie prezenty. Jest to taka karta. Ona nie jest składana, ona jest taka pojedyncza i z tyłu jest biała,
ale ma taki złoty nadruk, widzicie, ta gałązka. I z kopertą oczywiście już jest w komplecie, więc taka karta. Mój magnes. Maksiu już ma dosyć. I takie oto trzy plakaty do wsadzenia w ramkę. To jest rozmiar A4. No więc, pierwszy komentarz. Pierwsza osoba, która napisze mi słowo w komentarzu magnes, otrzymuje ten zestaw. Także czekam na pierwszy komentarz ze słowem magnes. Oprócz tego mam dla Was jeszcze trzy takie zestawy. Raz, dwa, trzy. A w skład zestawu wchodzi taka sama karta z tym ptaszkiem, zmieniającą się gałązką, z kopertą. Magnes mój. I sztuk dwie takie karty. Taka letnia tematyka, muszle. Z kopertą oczywiście taką mieniącą. I ta karta jest w środku, składana jest i ona jest w środku biała. Także na każdą okazję możecie ją wypisać. I tak sobie pomyślałam, że tutaj będę prosiła o hasło karta, o słowo w komentarzu karta. I uwaga, wygra komentarz ze słowem karta trzeci, piąty i siódmy. Także będę wybierała wszystkie komentarze właśnie ze słowem karta i w kolejności trzeci, który był, wygra, piąty i siódmy. No i na ten też czekam. Także to były już wszystkie niespodzianki w tym filmie. Wojtek kończy pakować, zabieramy się zaraz za szykowanie jakiejś kolacji, bo już jest godzina, no, 19. Maksiu jest tak brudny po prostu, że od razu do wanny pójdzie. Ma parcie na szkło, chodź. Ma parcie na szkło, no chodź, chciałeś się pokazać? Chodź do mamy. Chodź, razem zakończymy tego vloga, tak? Także brudasek. Może ci zdejmiemy chociaż ten śliniak, tak? Tak, masz swoją przykrywkę, wiaderka. Także bardzo, ale to bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszam Was na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze mnie nie interesujecie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, a interesuje Was, to zapraszam, bo zazwyczaj zawsze tam wrzucam jakieś relacje dnia, jakieś zdjęcia, także jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, pomimo filmów, które dodaję, to zapraszam Was do obserwowania mnie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Maksiu jeszcze buźkę puszcza. No puść jeszcze buźkę. No pa, pa wszystkim. Pa, buziaki dla wszystkich, tak? Buziaki dla wszystkich. Pa, pa, do następnego filmu. Pa, zrób pa, pa. Bye, bye. Bye, bye, pa.